Szczepionka na koronawirusa będzie, ale czy będą na nią chętni? Dzisiaj do Polski trafić ma nowa szczepionka przeciw COVID-19, a następnie będzie dystrybuowana do aptek i przychodni. Liczba osób zakażonych rośnie, ale lekarzy bardziej niepokoi inna choroba. Łukasz Kądziołka. Od niedawna obserwowany jest wzrost liczby pacjentów z koronawirusem, ale sanepid przypomina, że nie ma już obowiązku zgłaszania przypadków COVID-19 tak, jak to było w czasie pandemii. Mimo to z raportów wynika, że we wrześniu liczba zachorowań wzrosła dwukrotnie w porównaniu do sierpnia. Z czego 2/3 przypadków przypada na ostatnie 2 tygodnie września. Czyli widzimy tą tendencję wzrostową, kiedy dzieci wróciły do żłobków, przedszkoli, młodzież do szkół. Uczestniczymy też częściej w imprezach zamkniętych. Liczby w województwie śląskim wyglądają następująco. W sierpniu było ponad 5,5 tysiąca przypadków koronawirusa, a we wrześniu już ponad 12,5 tysiąca. Jak informowała dzisiaj ministra zdrowia Izabela Leszczyna, w całej Polsce od początku roku do końca września odnotowano około 205 tysięcy pacjentów z COVID-19. Jednak zdaniem specjalistów sezon jesienno-zimowy może upłynąć pod znakiem innej choroby. Obserwowaliśmy zdecydowanie więcej niż COVID-u. Pacjenci przychodzili z kaszlem, rozpoznawaliśmy go na podstawie przeciwciał po przedbytym COVID-ie. No, od dzieci, od wnuków, z przedszkola, ze szkoły. Krztusiec to bakteryjna choroba zakaźna wywoływana przez pałeczkę krztuśca. Zakażenie odbywa się drogą kropelkową. Jest szczególnie groźne dla najmłodszych. Choć rząd zacznie zaraz akcję promocji nowej szczepionki na koronawirusa, która w najbliższym czasie ma być dostępna bezpłatnie w aptekach i przychodniach, to niektórzy lekarze polecają zaszczepić się na krztusiec, pneumokoki czy po prostu grypę.